będzie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Gracer Szedziński, długo oczekiwany. Powiedziałeś, że nie chcesz nic do picia, ale do bicia już jak najbardziej. Czy przede wszystkim ten czas rozłąki z oktagonem, z klatką, z walkami pozwolił ci nabrać jeszcze takiego dodatkowego pazura przed tym, co nastąpi już w sobotę? Oczywiście nie chcę tutaj się przechwalać ani mówić za dużo, no bo wiadomo, walka to zweryfikuje, ale moim zdaniem kontuzja oka to było coś, co po prostu otworzyło mi oczy, bo był moment w moim życiu, gdzie po prostu myślałem, że nie wstanę i żałowałem, że kiedykolwiek czegokolwiek się bałem, że kiedykolwiek czegoś nie spróbowałem, że kiedykolwiek gdzieś zwątpiłem w siebie, że kiedykolwiek w ogóle nigdy się nie uśmiechałem. Myślę, wydaje, że ciężko jest tak opowiedzieć i wywołać takie emocje, które były wcześniej, ale czuję się tak, jakbym po prostu dostał nowe życie, jak był stary. Jakbym na chwilę był stary, patrzał na młodych, którzy mogą coś robić, ja bym nie mógł, bo było ryzyko po prostu utraty wzroku gdzieś tam, więc to była naprawdę poważna rzecz, bo rozumiem, gdzieś tam ręka, noga, oko, plecy ewentualnie, ale ręka, noga, plecy, ale oczy to są naprawdę bardzo poważne rzecz. Bardzo mocno mi to otworzyło głowę, bardzo dużo wniosków przeżyłem. No, pisałem nawet kiedyś taki wniosek, że nie ma lepszych przemyśleń niż terapia szokowa i wszystkie problemy, które stały się w jednym momencie. I nie ma lepszych wniosków niż podczas modlitwy o ostatnią szansę. Jeszcze raz chciałem wstać, po prostu i pokazać, jak mogę żyć, co w sobie mam, jaką mam swoją determinację, jaką mam swoje ambicje, jak potrafię być, nie wiem, kurczę, punktualny, charakterny, jak dotrzymuję słowa i mogę to wykorzystać we wszystkim, czym chcę. Nie tylko w sporcie, mogę być biznesmenem, mogę być kimkolwiek, tylko chcę. Patrząc na ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces i oglądając dokumenty z jednego skiniowca, zdałem sobie też sprawę, że no tak naprawdę też po części troszkę o mnie opowiadałem, bo ja miałem ciężką sytuację, wychowałem się tam, nie robię się jakieś tam weterana czy kogoś, wychowałem się gdzieś tam bez rodziców, byłem zapatrzony w treningi przez 20 lat, robiłem jedną, jedyną rzecz. Jak tą ambicję, tą punktualność, tą zdyscyplinowaną przeniosę na jakieś tam inne dziedziny życia, to jest w stanie naprawdę bardzo dużo osiągnąć, no i powoli pnę się do góry w każdej dziedzinie życia. Walki i sparingi też myślę, że będą wychodziły mi lepiej. Nie chcę zapeszać, nie chcę za dużo mówić, no bo będę wygwizdany, jeżeli powiem teraz, że dostałem nowe życie, a walka jakoś nie wyjdzie. Ale myślę, że nawet gołym okiem widać moją zmianę mentalną, widać, że mój umysł lepiej pracuje, nawet w oczach mam całkiem co innego. I czuję się po prostu, jakbym dostał nowe życie. Tylko mówię, ciężko jest to tak wytłumaczyć, żeby ktoś to po prostu zrozumiał i odebrał tak jak może. A na dobrą sprawę, czego ja mam się bać, skoro i tak jestem człowiekiem, który jak popełni porażkę, to wyciągnie z niej wnioski i obróci ją w sukces. W każdej dziedzinie życia. Gracjan, to poproszę Cię jeszcze zanim o tej walce na KSW. Króciutko, ja nie chcę oczywiście nic Tobie wmawiać, bo oczywiście nie wybierasz walk, jesteś wojownikiem, natomiast jak wiemy też odpowiedzialność właśnie jest z wiekiem. To też czy jeszcze raz podjąłbyś się takiego wyzwania jak walka na gołe pięści, znając to ryzyko i te powikłania? Szczerze mówiąc, moje oko jest teraz w połowie sztuczne, więc teoretycznie ciężej jest je uszkodzić niż to zdrowe oko. Więc teoretycznie jest mniejsze jakieś tam ryzyko, ale z drugiej strony jestem też człowiekiem, który woli żyć. Zdaję sobie sprawę, że tacy jak ja może tam długo nie żyją, ale ogólnie jestem kimś, kto chciałby żyć krótko, ale bardzo intensywnie. Nie interesuje mnie życie, w którym wstaję, o której nie chcę, robię coś, czego nie chcę, nie łamię swoich barier, nie żyję w poczuciu jakiejś tam misji. Tylko wstaję, o której nie chcę, jem coś, czego nie chcę. Jadę gdzieś, gdzie nie chcę, robić coś, czego nie chcę, z ludźmi, z którymi nie chcę, żeby wrócić do żony, której nie chcę, bo się nie odważyłem odezwać do tej, która naprawdę mi się podobała, albo się bałem, albo podeszłem tak jak większość Polaków, że jak jest ładna, to dziwka i dlatego mnie olała, a nie dlatego, że po prostu wypisywałem do wszystkich koleżanek. I wolę żyć krótko, intensywnie, więc wiem, że gdyby nadarzyła się kolejna okazja jakaś na sukces, nie wiem, co bym zrobił. Myślę, że wtedy mogłoby też delikatnie, chociaż nie, no teraz już kontroluję bardziej emocje i odpowiednio mam je ukierunkowane na sukces, ale myślę, że nie wiem, co bym zrobił w takiej sytuacji. Ogólnie miałem też już, nie dopuszczałem tego ryzyka do końca, wierzyłem, że wyjdę z tego łóżka i że będę walczył, ale to też nie jest do końca zdrowe. No, dajmy na to, kurczę, przepraszam, przejrzeczyłem się. Myślę, że jakby byłaby jakaś mocna okazja na sukces, to skoczyłbym po prostu w ogień i no taki po prostu jestem. Zawsze taki byłem, zawsze szkodziłem swoimi ścieżkami. I myślę, że po prostu jestem takim typem człowieka, że no, po prostu muszę gdzieś tam żyć w poczuciu jakiejś tam misji. Nie wiem, jak to określić, ale po prostu
No dla mnie życie jest po prostu wyjątkowe, każdy dzień jest wyjątkowy, każda chwila jest wyjątkowa. Może teraz wyjdę stąd i na przykład spotkam za rogiem kogoś, kto zmieni totalnie moje życie. Może kolega wróci z zagranicy i chce otworzyć biznes, może jest tam dziewczyna, która mi się mega spodoba, ma ten wzrok, którego na przykład nie wiem, kiedyś szukałem. Może spotkam znajomego, którego widziałem 20 lat wcześniej i mega zainteresowany, chciałem z nim po prostu porozmawiać, a może wyjdę minutę później i on po prostu już sobie pójdzie za rok, ja już go nigdy więcej nie zobaczę. Dla mnie każda chwila jest wyjątkowa. Żyję na 100%. Zdałem sobie z tego sprawę właśnie podczas kontuzji, gdy myślałem, że po prostu nic wyjątkowego nigdy mnie nie spotka. Nie wstanę i po prostu czeka mnie ciągłe leczenie i coś mega przeciętnego i po prostu koniec. Dlatego myślę, że nic się nie działo przypadkiem i jeszcze fajnie, że wyszła. Wiedziałem, że kiedyś zawalczę. Jak się dowiedziałem, że gala jest tutaj w Szczecinie, to wtedy poczułem, że to jest właśnie to, co miało mnie spotkać, to jest właśnie to poczucie misji, to jest właśnie to, co miało się wydarzyć, to jest właśnie ten idealny moment, w którym miała być gala, więc no mi się wydaje, że to nic nie dzieje się po prostu przypadkiem, tylko nie mówię, nie przechwalam, nie mówię tam, że nie wiadomo, co tam się zmieniło, że nie wiadomo, jak będzie idealnie i tak dalej, bo w walce może zdarzyć się wszystko, a wtedy nie chciałbym być po prostu kimś, kto jest zapewne siebie, ale gdzieś tam pewność siebie gdzieś tam się ulotniła i gdzieś tam jakiś, nie wiem, nasz błąd popełniłem, bo to jest walka, tutaj ułamek sekundy decyduje o wszystkim, ale na chwilę obecną czuję się bardzo dobrze, trenowałem też inaczej, słuchałem bardzo mocno swojego organizmu, po prostu jestem taki, że na chwilę obecną po prostu zmieniłem bardzo dużo w ten sposób, że jak do treningów wchodziłem w taki sposób, że po prostu cieszyłem się, że w ogóle mogę, pamiętam, że to był taki etap, że musiałem jechać do lekarza. Jechałem na lekach, które na dwóch lekach, jeden powodował depresję, drugi bezsenność, prawie zasnąłem, ale ogólnie tak strasznie się cieszę, że mogę wsiąść do swojej starej bety i po prostu jechać nią gdzieś po ulicy, że mało kto się cieszy w ogóle z tego, że w ogóle może wyjść z domu i obejdę kogoś się odezwać, bo jeszcze podczas tej kontuzji zdarzyło się kilka takich sytuacji, które no po prostu no bardzo mocno na mnie wpłynęły i dobrze, że ktoś, kto jakby był powiedzmy ostatnio moja mała ze spokoju i kimś to, komu tam przed tym się kiedyś otworzyłem, nie odebrał, bo z tego stworzyłaś piękna historia, teraz czułem się jak ciotek, gdyby też odebrał i gdzieś tam się wyżalił, a tak to taka odpowiednia terapia szokowa bardzo dużo mi dała, teraz się będę uśmiechał, będę żył na 100%, będę zdobyło wszystko, co tylko będę chciał i czuję, że po prostu nic mnie nie jest w stanie zatrzymać, tylko i wyłącznie zdrowie. To coach Gracjan, można powiedzieć. Nie, no bez przesady, nie uważam się za jakiegoś tam coacha, tylko po prostu no mówię, no tak mocno mnie to ukształtowało i tak mocno wywarło na mnie wpływ ta terapia szokowa, bo chyba tak można nazwać, że po prostu no, czuję się, że po prostu odnalazłem w sobie bardzo dużo rzeczy. Teraz na tą sprawę, jak ktoś mi dzisiaj mówi problem, że go na przykład dziewczyna zostawiła, albo że coś mu tam na przykład nie wyszło, albo że pracę stracił, tam wie człowieku, to jest początek czegoś nowego, ty się ciesz. Może nawet, ty nawet nie wiesz, co się w ogóle może teraz zdarzyć. Nawet nie wiesz, jakie możliwości teraz mogą być. W ogóle może na przykład, nie wiem, straciłeś pracę, ale dzięki temu zajmiesz się czymś, co chciałeś się naprawdę kiedyś zająć. Może, nie wiem, otworzysz sobie coś, co zawsze chciałeś otworzyć, po prostu nawet totalnie z nudów. Może wyjdzie ci przypadkiem coś, o czym zawsze marzyłeś, nie? Może to tak po prostu miało być. I może kiedyś sobie powiesz, że to jest sukces. Na dobrą sprawę nawet Mohamed Ali zaczął trenować dlatego, że kiedyś ukradli mu rower. No i on poszedł na policję i powiedział, że ogólnie wystawcie mi tego, co ukradł ten rower, bo chcę go pobić. A ktoś powiedział, ale przecież ty się bić nie umiesz. On mówi, umiem, no to chodź pokaż. I okazało się, że to zapytał go o to trener boksu. I to była najlepsza informacja, że ukradli mu rower dla całego świata, nie tylko bokserskiego, ale i sportowego, bo przez to zaczął trenować boks, więc na dobrą sprawę nigdy nie wiemy też, która wiadomość jest złą wiadomością. Dlatego ja uważam, że ta kontuzja bardzo mocno mnie otworzyła, czy fakt, w jednym oku nie odzyskam się nigdy 100% widzenia. Nie wiem, czy to może teraz widać, czy nie, ale mam jedną zaczernicę taką, która się nie powiększy i nie zwęża, bo tam akomodacja jest zaburzona, bo jest sztuczna, ale no, mimo wszystko bardzo mocno mi to oczy po prostu otworzyło. Nie chcę, tylko mówię, nie chcę się przechwalać, dużo się we mnie zmieniło i nawet gdyby ta walka nie poszła, czego oczywiście nie zakładam, bo zrobię wszystko, co trzeba, a jeżeli robię wszystko, co trzeba, mam sobie takie poczucie spokoju i pewności siebie większej, bo no, nie czuję, żeby ktoś mi tam jakby zaburzył tego, więc myślę, że po prostu nawet jakby walka gdzieś tam nie poszła, to ja się biorę za życie dalej, bo nigdy nie wiem, która sytuacja właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, jest tą złoma, która jest dobra, może na przykład zdeterminuję się jeszcze bardziej, na przykład może doznam kolejnej kontuzji, a dzięki temu otworzę jakiś tam inny biznes, albo zdobędę kolejny samochód, albo wydarzy się coś, co da mi jakieś kolejne przemyślenia. No dużo tego się zmieniło naprawdę, no, nie jestem w stanie tego wszystkiego powiedzieć, ale no, czuję sobie też coś takiego, że mógłbym po prostu opisać, napisać jakąś książkę albo wyciągnąć niejedną osobę z jakichś poważnych naprawdę problemów, czy ze związków, czy niechcianych, z przyzwyczajenia, z, nie wiem, rozsądku, czy nie wiem, czy jakiś pomysł kolejny dać.
no, patrzę dużo szerzej na świat i aż się otworzyłem, troszkę miał być krótki wywiad, ale no po prostu no, czuję, że to był taką tytuł, to chyba jakiś dar był, naprawdę. W takim razie zrobimy po walce wywiad rzekę, a jeszcze chciałbym troszeczkę zejść dosłownie na ziemię, dokładnie to na matę. Czy jesteś tak dobrze przygotowany, jak to było możliwe? Czy jesteś najlepiej przygotowany? Jak oceniłbyś swoją formę, umiejętności i to wszystko, co wniesiesz do klatki w sobotę? Nigdy nie wiem tak naprawdę, kiedy jestem przygotowany, kiedy nie. Bo były takie przypadki, na przykład, że nie przespałem całą noc, bo na przykład koleżanka mnie kiedyś poprosiła, żebym spał u niej, bo tam są duchy. Rzeczywiście rano był śmietnik wyrzucony, całą noc nie przespałem. Pojechałem, wygrałem nokautem z własnym zawodnikiem. Kiedyś na przykład czułem się mega fajnie, ale walka nie wyszła, byłem jakiś zamulony, za spokojny i nie wyszło nic. Kiedyś czułem się mega przygotowany i na przykład, ale na walce nie czułem prądu, bo za mocno zrobiłem przygotowanie i nie wypocząłem. No nigdy, ciężko jest bardzo strzelić się w formę. Ja nigdy nie wybieram walce, bo to czasami jest też tak, że po prostu to wszystko wychodzi przypadkiem totalnie. Nokaut wychodzi przypadkiem. Nie ma tak, że trafię go tu i tak wychodzi, tylko wychodzi to instynktownie. To wychodzi podczas jakiejś tam w ułamku sekundy podjęcia decyzji. Trafiam, biję dalej, patrzę, gdzieś tam leży na przykład, nie? No i to tak wychodzi, nie? Gdzieś tam to są zakodowane odruchy warunkowe, które wbija się podczas treningu i ciężko jest ocenić, czy to jest nowa forma i tak dalej. Tak jak mówię, nie chcę też wybiegać w przyszłość. Przyjmuję każdą jakby ewentualność dla siebie, bo i tak każdą gdzieś tam będę, każdą to będzie nauka po prostu, czy to będzie pozytywna, czy nie. To ja nie będę jakiś, nie, zapewne siebie, czy kimś to po prostu buja w obłokach, czy będzie to porażka, to ja nie będę chodził się za mną, płakał i żalił innym. Po prostu to będzie kolejna gdzieś tam lekcja, która mnie rozwija jeszcze mocniej na każdej płaszczyźnie życia, czy w biznesie, czy gdzieś tam indziej, czy po prostu w sporcie, czy obojętnie gdzie. Jeszcze tylko zapytam w takim razie, bo to jest to sytuacja, no tak jak mówisz, całkowicie dla ciebie jakby nowa, odmieniona, życiowa, no ale też jeśli chodzi o sam już występ, o sam sport, ta kontuzja, właśnie jak wpłynęła na samo twoje przygotowanie takie czysto sportowe? Jak to oko, czy to jest jakiś duży kłopot? Jak to wygląda? Bo to rzeczywiście jest taka sytuacja bardzo trudna chyba. Zanim w ogóle podeszłem do treningów, bardzo bałem się robić sparingi, bo ogólnie to jest bardzo cenna lekcja, ta kontuzja, ale nie życzyłbym jej nikomu, bo chodzić, mieć igły w oczy wbite, chodzić po lekarzach, widzieć ludzi, którzy stracili całkiem wzrok, być najmłodszym na sali, dopytywania się, szukania na forach sposobów jakichś cudownych, jakichś ziół szwedzkich, czy nie wiadomo czego, chodzić z opatrunkami, z głową całe miesiące, tak, leżenia w łóżku z głową w dół przez dwa miesiące, nie życzyłbym tego nikomu. Więc bardzo ostro do tego podchodziłem, bo nie chciałem tego wszystkiego przechodzić, ale podczas tego też dowiadywałem się od różnych lekarzy, od ludzi z Instagrama, szukałem informacji i dowiedziałem się, że ogólnie lekarz żaden nie da pewności siebie takiej, że po prostu możesz iść sobie walczyć, nic się nie stanie, ale dowiedziałem się, że moje oko jest w połowie sztuczne. Tam jest wycięta szkliska, czyli cały ten płyn, który jest w środku, naklejona sztuczna soczewka, a ta szkliska ciągnie ze sobą siatkówkę, która się oberwała, więc na dobrą sprawę to oko jest mocniejsze niż to oko zdrowe. Sparowałem na przykład z Tomkiem Romanowskim, którego pozdrawiam, jest bardzo mocny, trafił mnie nieraz w oko, że aż na przykład miałem tam limo na tym oku, mocno bije, mocny zawodnik i nic się nie stało. Pamiętam, że pierwszy raz robiłem u nas trening z Rafałem Mochcem i gdzieś tam jak się baleni, bo ja nie pamiętam, czy to kogo tam obali, ale wiem, że spadłem i uderzyłem, stałem się głową w ziemię. No i wstałem pełen szczęścia. Mówię, kurczę, no uderzyłem głową w ziemię, ale no działa, wszystko jest, widzę na oko, nie? I sparowałem dalej, byłem tak podkręcony, że koniec. Bo też na tych treningach też po prostu mówię, no cieszę się całkiem innymi rzeczami. Kiedyś na przykład na treningu mówię, ja muszę iść na trening, jestem zmęczony, znowu muszę dać sobie wszystko, muszę wziąć sobie treningówkę i w ogóle, a teraz nie, idę sobie spróbować, o, tam są fajni ludzie, w ogóle lubię tych chłopaków, nie, mega się życie, jesteśmy jak rodzina, każdy sobie gdzieś tam pogada po treningu, przed treningiem, spróbuję sobie tamto, mogę, po prostu mogę to robić, bo niedawno jeszcze nie mogłem, nie. No i po prostu teraz te przygotowania to jest takie moja pełnia szczęścia. No dużo sytuacji, które dla zwykłego człowieka są zwykłe, dla mnie były niezwykłe, na przykład stoję sobie w kolejce i w kolejce stoi za mną ktoś, tam ma, nie wiem, klopsiki, pasztet, wątróbkę, bigos, pasztet, fajki, czteropak, małpkę. A ja mam na przykład leki jakieś tam, które wyczytałem z internetu, zioła, które sobie zdobyłem gdzieś w ogóle z jakichś, nie wiadomo jakich, w ogóle od jakichś tam znajomych wyczytałem gdzieś, jakieś krople do oczu, nie wiadomo co i jest pijany na przykład, nie? Więc ja się kurde, patrzę na niego i mówię, kurde, chłop, jak ja mam się mieć takie zdrowie jak ty, to nigdy w życiu tak bym się nie niszczył, nigdy w życiu tak bym nie robił, nie? Działałbym na 100% i takie sytuacje naprawdę mocno mnie wzmocniły, nie? Albo na przykład jak ktoś podchodzi do mnie pijany i mówi do mnie, daj 20 groszy, ja stoję zgięty taką z głową, mówię,
chłopaku, ile mi się dało, żeby mieć takie zdrowie jak ty, to nigdy nikogo nie musiał o nic prosić, nie? No i ogólnie błagałem przez tą całą kontuzję, codziennie gdzieś tam chodziłem po lekarzach, codziennie się dowiadywałem. Jestem kimś, to działa cały czas, jak się dowiem, że na przykład że mam kontuzję, no to nie siedzę i nie czekam, aż to się samo zaleczy, tylko szukam rozwiązań, czytam na forach, dzwonię po lekarzach, załatwiam kontakt do innego lekarza, nie wiem, po prostu szukam cały czas rozwiązań jakichś. Ponaczytałem się bardzo dużo i myślałem też bardzo dużo, no i jak sobie przemyślałem wszystko z boku, bo nigdy nic mnie tak na dobrą sprawę nie zatrzymał, tak mocno, że nie mogłem trenować, bo jak miałem gdzieś tam, nie, na przykład rękę skręconą, no to kopałem, jak miałem nogę po operacji albo do operacji, to siedziałem na siedząco, na przykład biłem, obtrenowałem, no to po prostu teraz mnie to coś po prostu zatrzymało i dlatego mam takie wnioski, a nie inne. I teraz na przykład czuję się, że nie ma Gracusia, jest Gracjan i tyle. To Gracjan, jeszcze pytanie jakieś? Nie. To Gracjan, liczymy, że po walce dłużej sobie omówimy te pewne kwestie. I jeszcze jedno pytanie do ciebie. Czy wiesz, co się dzieje, jak jeden berserker idzie na wojnę? Wszyscy idą na wojnę. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.